Teraz naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. No i czas na wędrówkę po polskiej scenie politycznej, a tutaj wydaje się, że zaszła zmiana, o której już możemy powiedzieć z dużą dozą pewności. Konfederacja jest już na polskiej scenie politycznej trzecią siłą, wyprzedzając Lewicę, PSL i partię Szymona Hołowni. Co to jest za historia i gdzie tkwi źródło sukcesu Konfederacji? Drodzy państwo, znaczy... Czy ja może przedwcześnie wstawiłem na pudło Konfederację, ale sondaże z ostatnich dni kilku pokazują, że to jest solidne poparcie powyżej 10%. Wczoraj opublikowałem taki tekst, w którym trochę pokusiłem się o analizę tego zjawiska. Ono nie jest zresztą nowe i tak naprawdę paliwo do wzrostu Konfederacji dała sama opozycja na początek. I mówię tutaj o tym, że pan Hołownia, który był taką partią protestu, bo wcześniej tego typu partie też funkcjonowały. Przypomnijmy, to był Andrzej Lepper, prawda? To był później Palikot, później był Kukiz, prawda? No i w końcu Hołownia. Co ciekawe, Kukiz i Hołownia są efektem wyborów prezydenckich, więc dla przyszłych naśladowców to jest ciekawy case. I w momencie, kiedy Szymon Hołownia został zaatakowany przez Donalda Tuska i zaczął tracić poparcie, poszedł do PSL-u. Czyli ktoś, kto był antysystemowy, nagle postanowił się połączyć z kimś, kto jest kwintesencją systemu. No, ciężko, żeby się to wyborcom antysystemowym spodobało, więc krótko mówiąc, zaczęli poszukiwać nowego i drogi życia. No i tą drogą okazała się Konfederacja. Przy czym... Mimo, że Konfederacja nawet wydawałaby się jest bardzo daleko od Szymona Hołowni, też by pokazuje, że polscy wyborcy... mają takie różne poglądy. No, weźmy chociażby kwestie klimatyczne. O tym skończyłem rozmowę z europosłem Ryszardem Czarneckim przed sekundą. No, trudno dwie partie będące na innych biegunach niż super zielona partia Szymona Hołowni, który faktycznie na co drugim mitingu mówi, jak jest bardzo zielony. No i Konfederację, która krytykuje po całości wszelkie możliwe działania w kontekście ratowania klimatu. Dwa bieguny. To jest trochę tak, że chyba tak się porobiło, że w polskiej polityce coraz mniejszą rolę odgrywają postulaty. Bo ja do tej kwestii zielonej dorzucę panu takie badania, których przytaczałem w swoim artykule, dotyczące poglądów młodzieży. Prawda? Młodzieży, która w dużym stopniu zasila Konfederację. I tam rozjazd pomiędzy tym, co młodzież popiera, a poglądami Konfederacji, jest totalny. Tam pojedyncze elementy pasują do obrazka poglądów młodzieży. Krótko mówiąc, jest chyba w tej chwili w ten sposób, że ważne jest, co próbuje się obiecać, co próbuje się, zresztą tak chyba zawsze było, co partie obiecują, jaką wizję przyszłości obiecują. No i tutaj mamy troszeczkę w ten sposób, że Konfederacja przebudowała się w stronę takiej partii, która ma być zapewnić taki przeciętny dobrobyt polskim rodzinom, prawda? Jednocześnie lansując model społeczny polegający na tym, że jest mężczyzna, ostoja domu, prawda, i tak dalej. Kobieta, która będzie rodziła dzieci i wychowywała, je wychowywała. A on będzie tutaj wszystko zabezpieczał i oni są tak genialni, tak jak pan Mentzen, prawda, obraz został zbudowany doskonałego biznesmena, jak sam mówi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I te poglądy na społeczne trafiły też na podatny grunt zagrożenia wojną. Wojna, która zmieniła wszystko tak naprawdę na Ukrainie, ten niepokój, który stamtąd przyszedł, sprzyja tego typu postawom społecznym i rodzinnym, więc to wszystko ma pewien pełny obraz i pasuje ludziom do sytuacji zagrożenia.
Stąd wyraźny wzrost Konfederacji, plus jeszcze oczywiście, tak jak mówię, błędy opozycji, ponieważ Donald Tusk, który atakuje Hołownię, doprowadza do tego, że on idzie w ramiona PSL-u, następnie atakuje lewicę, samemu wytwarzając ciśnienie na postulaty lewicowe, po to, żeby wyciągnąć od lewicy trochę głosów i żeby takich przydusić wszystkich, żeby wszyscy zgodzili się na jedną listę, na której on byłby hegemonem, prawda, i rozdawał karty. To wszystkie zabiegi były po to. Tylko że te jego wolty, to jego ciśnienie spowodowało, że nagle nawet część wyborców liberalnych Platformy Obywatelskiej mówi, ale zaraz, to my mamy być teraz socjalistami? Nie, no to może jednak ta Konfederacja. I to nawet widać w badaniach. Więc... I to działa, no ale Konfederacja to jest... No właśnie, Konfederacja to jest partia złożona z różnych elementów. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, czy także inni liderzy już nie zostali są schowani, straszni. Panie redaktorze. Ale da się tak schować z dnia na dzień i co? I ludzie ich nie widzą, nie pamiętają? Nie jest tak, że jakaś dłuższa pamięć społeczna? Okay. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili liderem absolutnym tam jest Sławomir Mentzen, prawda? Który jest jakby kaznodzieją całej tej sytuacji. On opowiada, on jest pokazywany. On nie ma muszki ekstrawaganckiej jak Korwin-Mikke. Nie wygaduje aż takich głupot, aczkolwiek jak go przepytał Patryk Słowik w swoim wywiadzie, to się posypał z tym swoimi przekazami całkowicie. To nie był jednostronny TikTok, prawda, na którym może powiedzieć tylko jedną prostą prawdę i wydawać mi się mało prawdę, ale to zwykle są półprawdy, albo bardzo proste rozwiązania, które w bardzo skomplikowanym świecie nie zadziałają, bo przestały działać, nie wiem, w XVII, XVIII wieku, prawda? I nikt nie jest tam w stanie za bardzo skontestować tych poglądów. Wtedy, kiedy on trafia już na rozmowę z przygotowanym dziennikarzem, nagle się okazuje, że to wszystko nie jest już takie proste. No i te podatki to już nie będziemy tak obniżać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc, ale cała jego postawa, całe jego funkcjonowanie jest oparte na sprzedawaniu pewnego kontentu, sprzedawaniu książek, sprzedawaniu idei, prawda, usług, etc. To samo, co robił Korwin-Mikke, tylko to jest zupełnie inna technologia. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę partia Konfederacja w zasadzie w tej chwili opiera się tylko i wyłącznie na jednym liderze, czyli Sławomirze Mentzenie. Jest on, a potem daleko, daleko nikt. A jak inne partie opozycyjne, ale też największa też partia rządząca, czy koalicja rządząca będą patrzeć na Konfederację? Są takie tezy, że PiS przyjął taktykę wyczekiwania i nieatakowania specjalnego. Jakby patrzenia, ile Konfederacja jest w stanie zabrać innym partiom opozycyjnym, bo jak na razie Prawu i Sprawiedliwości wyborców raczej nie odbiera. Tak to wygląda? To też chyba nie do końca będzie tak. Wydaje mi się, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości rozczarowanych może iść do Konfederacji. I mówię tutaj na przykład o rolnikach. I tego typu głosy na wsi podnoszą się. Więc nie liczyłbym na miejscu Prawa i Sprawiedliwości na to, że oni nie stracą na tej konfiguracji. Natomiast nadzieją Konfederacji jest to, że gdzieś tam, Prawa i Sprawiedliwości jest to, że gdzieś tam mogą próbować się dogadać z Konfederacją po wyborach, prawda? No, bo gdzieś te wartości ideowe, prawda, konserwatyzm i tak dalej, no to jest to element, który może zbliżać. Jeszcze może być tego typu sytuacja, że zawsze Prawo i Sprawiedliwość może, w czym jest doskonałe, wyciągnąć po prostu posłów z tego typu niejednolitego ugrupowania, jakim będzie Konfederacja. Bo ona będzie niejednolita, sam pan redaktor to powiedział, bo tam jest Korwin-Mikke i są Braunowcy, prawda, i są narodowcy z Bosakiem i Winnickim, no i są ci liberałowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest konglomerat. Jakby tak uczciwie popatrzeć, przedziwny, no bo na przykład narodowcy są gospodarczo socjalistami, a jednocześnie mają tam, prawda, pana chyba Berkowicza na przykład, czy tam Sośnierza, nie wiem, któryś tam z nich został w Konfederacji, albo pana Mentzena, który jest liberałem gospodarczym, prawda? Więc ich rozstrzał
programowy jest gigantyczny. Więc Prawo i Sprawiedliwość mówi, ok, może będziemy mogli im podciągnąć trochę posłów. Tak mi się wydaje. Plus do tego pytanie, jak to tam będą układane te listy, różne manewry. To tutaj przerwę, bo była taka doktryna kiedyś w polityce wewnętrznej Prawa i Sprawiedliwości, żeby nic nie wyrosło na prawo od tej partii. Nawet niektórzy obserwatorzy, nie wiem czy słusznie, no ale była taka opinia, nawet dość powszechna, mówili, że to jest bardzo ważne, nawet obsesyjne dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby wszystko to na prawo zdusić i zdławić. Teraz jakby się wydawało, że od tego dogmatu i lider, i cała formacja odeszła, że jakby pogodziła się albo zgodziła się na obecność. No jednak było, nie było, trochę na prawo od Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. No tak samo jak Viktor Orbán zgodził się na Jobbik u siebie, prawda? Ale to poprawia sytuację, czy pogarsza sytuację Prawa i Sprawiedliwości? Jobbiku już nie ma, jest Viktor Orbán. Więc wydaje mi się, że to jest tego typu zgoda Prawa i Sprawiedliwości na to, co jest po prawej stronie. No sytuacja jest taka, że trochę to wszystko, co się wydarzyło w tej polskiej polityce, spowodowało, że paradoksalnie Prawo i Sprawiedliwość ze skrajnej prawej flanki przeszło bardziej do środka. Stąd też się zrobiło trochę miejsca dla Konfederacji, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Jarosław Kaczyński, że tak powiem, zarzucił tą doktrynę, która mu się przez tyle lat sprawdzała. Zapewne do niej wróci. I zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądać. Zobaczymy także, jak będzie wyglądać sytuacja związana z przepływami i walką innych formacji opozycyjnych z Konfederacją. Wydaje się, Donald Tusk, no nie na żarty, i cała w ogóle liberalna strona wzięły sobie wzrost Konfederacji, bo ostatnie dni to był dość intensywny atak. Nie były takie przemówienia w ostatnich 2 tygodniach, że w zasadzie więcej razów Donald Tusk wymierzał w Konfederację niż w Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tylko że to jest wszystko, jakby to powiedzieć, trochę mało skuteczne. Donald Tusk sięga po stare metody, które zna, stary przekaz, który zna. Nawet ten TikTok, który robił z Rafałem Trzaskowskim, no był w swój sposób słabiutki. No. Krótko mówiąc, odnoszę wrażenie, że jednak to nie trafia do wyborców Konfederacji, nie trafia za bardzo do młodego pokolenia. Więc w ogóle Platforma nie ma chyba trochę pomysłu na tą kampanię wyborczą. Tak jak patrzę sobie, no marsz 4 czerwca. To jest dla mnie wyraz rozpaczy, tak bym to określił. To jest nic nowego, nic ciekawego. Ale też coś, o czym musimy mówić, o czym nie możemy w takiej rozmowie pominąć, a także to, że my to jedno, ale także politycy opozycyjni teraz muszą się od tego odnosić. Przyjdą, nie przyjdą, pójdą, nie pójdą. Do tego jeszcze Donald Tusk tym samym zmobilizował swój żelazny elektorat, i ten w mediach, i ten poza mediami. No jest jakiś uzysk z tego jednak. Panie redaktorze, słucham. Poza, że tak powiem, tym, co my mówimy tu w studio, raczej chyba marne. Kto z Polaków marzy o tym, żeby chodzić na marsze? No zapewne jakiś aktyw się stawi w internecie. Ja wiem, że to jest baniek, zamknięta, bardzo wyrwana grupa, ale tam ta decyzja, ten ruch Donalda Tuska wywołał pewną emocje, pewien ruch. No jeżeli przejdzie przez ulicę Warszawy powiedzmy 50, 100 tysięcy ludzi, duża manifestacja, Prawo i Sprawiedliwość też robiło manifestację, jak było w opozycji, to dawało jej jakąś nową energię, chociażby ta duża manifestacja wspólnie z Radiem Maria i telewizją Trwam. To było też coś, co dało energię wtedy, będąc w opozycji Prawo i Sprawiedliwości. Moje zdanie na temat również marszów Prawa i Sprawiedliwości wtedy było takie, że to nie miało żadnego znaczenia. Poza tym najtwardszym elektoratem, który i tak przyjdzie i zagłosuje na tą partię. To jest sposób, bo pojawiły się sondaże, które pokazują, że elektorat Platformy jakby się demobilizował w ostatnich czasach. To jest sposób na mobilizację, pokazanie siły, jest nas dużo, wygramy.
No, może w tym jest ten jakiś pomysł, szukam racjonalności tego rozwiązania. Ja szukam pomysłów na to, jak zainteresować Polaków, dlaczego mieliby zagłosować na Platformę Obywatelską. Dlaczego? I nie znajduję w tej chwili żadnego przekazu. Ani na twarzy nowe nie ma szansy zagłosować, że będzie to coś innego, bo Donald Tusk nie życzy sobie. Ewentualnie toleruje Rafała Trzaskowskiego jako gdzieś tam background. Natomiast nie jest w stanie Donald Tusk, trochę tak jak Jarosław Kaczyński, usiąść na, kolejny mój tekst, ale usiąść na ławce trenerskiej, popatrzeć na to, co się dzieje na boisku i powiedzieć, no dobrze, potrzebujemy nowych rozwiązań, do gry wchodzisz ty, na tej pozycji gramy. To i to. Nie, on po prostu w dalszym ciągu chce biegać w ataku. Okej, jego wybór. Nie, ta wspólna konferencja z Rafałem Trzaskowskim, nie było takie już wyciągnięcie ręki i jeszcze ta szefowa potencjalna, bo nie ma kampanii, nie może być sztabu wyborczego, nie może być szefa, no ale zamianowana pani Wioletta Paprocka-Ślusarska, człowiek Rafała Trzaskowskiego, wyborów ma pilnować także z człowiek Trzaskowskiego, Sławomir Nitras. No wydaje się, że Donald Tusk jakoś wyciąga rękę do Trzaskowskiego, albo inaczej wyciąga mu ludzi. Panie redaktorze, pozwoli pan, że spojrzę na to inaczej. Donald Tusk właśnie podzielił się odpowiedzialnością za ewentualnie przegrane wybory. I tyle. Bo jeżeli szefową jest człowiek Rafała Trzaskowskiego, jeżeli pilnuje wyborów Sławomir Nitras, to jeżeli Platforma nie wygra, no to kto jest winny? No wtedy winny jest, jak rozumiem, nie tylko cała formacja. Wszyscy są winni. Kolektywnie. I Rafał Trzaskowski również. Na czele. Jego ludzie robili tą kampanię. Prawda? Więc naprawdę ja nie widzę tutaj, że tak powiem, ja widzę tutaj zabezpieczanie się i cwaną zagrywkę Donalda Tuska, ale nie jest to dla mnie game changer. Ale to widzi pan, konkludując, bo musimy kończyć, pan redaktor widzi w tym wszystkim jakby grę już na przegraną, tak jakby Donald Tusk się pogodził z tym, że nie wygra tych wyborów, a nawet jeżeli je przegra, ale to i tak szansa na rządzenie i tak jest nikła. Nie wiem, panie redaktorze, czy to już jest tego typu gra. Na pewno zabezpiecza, jako wytrawny gracz, zabezpiecza sobie wszystkie kierunki. Pytanie, czy jeszcze coś może wymyślić? Pewnie tak, ale póki co nie widzę nic nowego. Powiedział Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mPolska24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.